Ze mną sztab szkoleniowy Andrzeja Sołdry, Adam Jabłoński, Rafał Wojda. Panowie, już w najbliższą sobotę Andrzej stanie do walki, naprzeciw niego Jordan Kuliński. Jak minęły przygotowania Andrzeja do zbliżającej się walki? Dobrze minęły, cieszymy się, że drugi raz z Andrzejem możemy pracować. Mieliśmy teraz trochę więcej okazji. Wcześniej wybraliśmy się do Anglii, trochę na pożarcie, bez przygotowania. I chcieliśmy tak z Adamem właśnie mieć jeszcze jedną szansę, żebyśmy mieli kilka tygodni więcej. Mieliśmy 6 tygodni przygotowań, właściwie zrobiliśmy sobie taki mały cykl łącznie z siłą, z wytrzymałością siłową, z techniką. Adam robił z Andrzejem technikę, ja pomagałem. Także wydaje się, że wszystko jest ok. Andrzej jest dobrze nastawiony, to najważniejsze i ta forma powinna eksplodować w sobotę. Tak jak jesteśmy już tutaj przy treningu siłowym, to zdradź trochę, jak ta praca wyglądała, bo wiem, że u Ciebie właśnie w gymie właśnie głównie trenowaliście pod kątem siły. No tak, w pierwszym okresie Andrzej dostał ode mnie trening, który realizował sam. Dołączył tutaj, przyjechał na 4 tygodnie, to tutaj już praktycznie robiliśmy moc, czyli wszelkiego rodzaju obwody stacyjne, ale przeplataliśmy z techniką, bo na zmianę trenował Adama technikę, jak i u mnie. To teraz zapytam trenera Jabłońskiego, jak wyglądały sparingi i generalnie jeśli chodzi o sprawy techniki, co było dla Was w tym elemencie najważniejsze, nad czym skupialiście się najmocniej? Co to dużo mówić, w 6 tygodni, czy tam załóżmy w miesiąc, nie zmienimy zawodnikowi stylu boksowania, po prostu chcieliśmy go troszeczkę ukierunkować, bardziej nastawić mentalnie, po prostu pod względem fizycznym, żeby był dobrze przygotowany. Tu dużo też nam pomogli sparing partnerzy, no starałem się tutaj, skonsultowałem się z Rafałem, staraliśmy się mu w miarę naszych możliwości załatwić mu dość mocnych sparing partnerów, choćbym tu wymienił Adamca, Gołębieskiego, czy Dąbrowskiego, czy Pawlinę z Lublina, to były wymagający, naprawdę zmieniali się co runda chłopaki, także tu dali mu niezły wycisk. Niebawem nasi czytelnicy będą mieli okazję obejrzeć urywki sparingu Andrzeja z Norbertem Dąbrowskim. No, nie ma co ukrywać, tam już Andrzej był naprawdę mega zmęczony i te sparingi no nie były może jakoś rewelacyjne, ale to było spowodowane tym naprawdę ciężkim obozem Andrzeja. Dokładnie, tutaj jak rozmawiałem z Rafałem, że tam dostawał niezły wycisk. Teraz mamy te parę dni, żeby po prostu organizm wrócił, tak jak to popularnie się mówi, złapał świeżości. No i nastawiamy się naprawdę na bardzo ciężką walkę. To nie będzie łatwa walka, to nie będzie jakieś fajerwerki techniczne, to po prostu będzie walka dwóch zdeterminowanych gości. Zgadzasz się ze mną, Rafał, że kluczowe, może nie kluczowe, ale bardzo istotne będzie dobre nastawienie psychiczne, bo no wiemy, że Andrzej miewał z tym w ostatnim czasie problemy. Tak, moim zdaniem to jest najważniejsze. Technika 49%, 51% i więcej to jest nastawienie mentalne. Jeżeli zawodnik psychicznie nie potrafi sobie wszystkiego poukładać, zmotywować się do walki, nie jest ukierunkowany na zwycięstwo, nie widzi tego, to w walce będzie trudno, także tak jak powiedziałeś, no, to będzie zależało od dyspozycji dnia. Jeżeli Andrzej wyjdzie dobrze zmotywowany do walki, w tym dniu wszystko zagra, wstanie prawą nogą, to może naprawdę nabroić w rekordzie Jordana Kulińskiego. W sobotę to będzie być albo nie być dla Sołdry, bo jeżeli przegra z takim zawodnikiem, no to nie wiem, czy jest sens, żeby dalej się bawił w ten sport. No może nie, może tak określiłeś się z takim zawodnikiem. Ja uważam, że to jest dobry zawodnik. Kuliński to nie można powiedzieć, że jest zły zawodnik, bo to jest dobry zawodnik, który był dobrym amatorem. Także to niekoniecznie, żeby on tam miał tych walk 20. To nie jest żadna wykładnia, bo można mieć 20 walk z jakimiś takimi bumami i to też oni nie świadczą o zawodniku. Widzę, że ci zawodnicy teraz, co wchodzą do boksu zawodowego, są jakoś tak bardziej odważnie prowadzeni i wcale porażka ich nie eliminuje, nie wyklucza ich z dalszej rywalizacji. Dzisiaj na treningu widziałem u Andrzeja na pewno szybkość, ruchliwość na nogach, natomiast jest jeszcze trochę spięty. No dokładnie, dlatego mamy, zostało nam 3 dni, żeby po prostu popracować na tym. To już praktycznie o treningu nie ma mowy, bardziej to jest taki już rozruch, tak jak to Ty mówisz i wszyscy mówią łapanie świeżości. Dobra panowie, ja Wam dziękuję za rozmowę, późno jest, więc będziemy kończyć. Życzę Wam, żeby Wasz podopieczny w sobotę pokazał dobry boks i zwyciężył. Dziękujemy i zapraszamy wszystkich do oglądania.
gali w sobotę w Wieliczce. Nie jesteśmy faworytami tak w opinii ogólnej, ale myślę, że sprawimy niespodziankę. Pozdrawiamy wszystkich czytelników Boxer.org.